Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w ostatnim marcowym programie. Czwartek wieczór, no taki zastanawiałem się, bo teraz oczywiście przed nami święta, ale to jest może też moment, że gdzieś znajdziemy czas na kino w tym okresie, bądź zaraz poświątecznym i być może znajdziemy czas na polskie kino. Rafał Mościcki dzisiaj z nami. Dzień dobry Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Te filmy, niedawno jeszcze byśmy powiedzieli wojenne, prawda? To jest w ostatnich latach coś, co w tych ostatnich latach pojawiło się w polskim kinie na nowo i tych filmów podejmujących, ale te historie jednak pierwszej i drugiej wojny tego czasu, czy też postaci. Zrobiło się tego dość sporo po takim momencie, kiedy, no powiedzmy, możemy powiedzieć, że była taka posucha dotycząca historii. Czy to jest pomysł na lekcję nauki historii dla dzieci i młodzieży? Myślę, że tak, bo to jest tak jak twórca tego filmu pewnie miał za zadanie zrobić coś takiego, żeby zafascynować tych młodych ludzi. No już sama postać Nikolasa Przygody, który sam na spotkaniach przed filmem, przed pokazami premierowymi, przedpremierowymi mówi, że on do tej pory się nie interesował historią, nie? I nagle staje przed zadaniem, żeby się z tą historią zmierzyć, poznać ją i potem się w nią wcielić, zrozumieć, jakby przeżyć ją i oddać ją na ekranie. No ale przede wszystkim te filmy idą w zupełnie inną stronę, a pokazują jakieś osobiste historie. Tutaj mamy historię Jędrzka. No to bo jeszcze tylko powiedzmy, że nie powiedzieliśmy, że o filmie mówimy o Czerwonych Makach Krzysztofa Łukaszewicza, który jest już na ekranach kin i dlatego my postanowiliśmy zająć się, no może nie tyle tym fenomenem, ale właśnie tym odrodzeniem się tego kina. No powiedzielibyśmy tej historii jednak współczesnej, bo jednak co by nie było, prawie że drugiej połowy XX wieku, bo sięgając później jeszcze po losy oczywiście żołnierzy wyklętych, to moglibyśmy powiedzieć, że kończą one dekadę, prawda, tego okresu. Myślę, że to się tak chyba rozpoczęło od Miasta 44. To był taki moment, w którym patrzyliśmy przez pryzmat młodych ludzi na powstanie. Teraz jest tam dużo fajnych takich momentów, które wciągają tego młodego widza w całe to spotkanie z historią, żeby się dowiedzieć, co to takiego było z tym Monte Cassino, Arwia Andersa, skąd się znalazła tam, kto z nią przyjechał, bo Jędrek przecież jest sierotą, który razem ze Związku Radzieckiego, razem z Arwią Andersa jedzie bezpośrednio, najpierw wyjeżdża, w ogóle opuszcza Związek Radziecki, a potem cały czas tam jest, żyje, że tak powiem, w tym wojskowym świecie, jednocześnie będąc takim trochę łobuziakiem, który przechodzi tak naprawdę przemiany i my tej przemianie towarzyszymy. Mimo tego, że tam się pojawiają takie momenty historyczne, dokumentujące te wydarzenia, no to jednak mimo wszystko cały czas jesteśmy z tym młodym bohaterem, który tak naprawdę może pokazać młodym ludziom, jak można zbliżyć się do historii. Gdzie teraz, dzisiaj też mamy wojnę na wyciągnięcie ręki. Też tam są młodzi ludzie, którzy przeżywają to wszystko za naszą wschodnią granicą. I myślę, że to są bardzo istotne rzeczy. No i oczywiście pojawia się ten polski patos, nie? No bo wiadomo, że tam brzmi cały czas to, że nikt nie był w stanie tej linii Gustawa przerwać, nikt nie był w stanie tego Monte Cassino zdobyć. Dopiero Polacy byli w stanie to zrobić, więc zobaczymy te fragmenty, zobaczymy to wszystko. Zobaczymy słynnego Misia Wojtka i zobaczymy, jaka relacja jest Misia Wojtka z naszym głównym bohaterem, Jędrkiem, granym przez Nikolasa Przygodę. Wspaniała plejada aktorów, Leszek Lichota, Michał Żurawski jako generał Anders, czy chociażby Bartłomiej Topa się pojawia, wspaniała Magdalena Żak, miłość Jędrzka, taka miłość, do której on będzie też dojrzewał w tym swoim świecie. No i mnóstwo historii, perypetii, nawet może mogę zdradzić, że na początku jest taki cytat z Indiana Jonesa, który gdzieś tam jak gdyby pokazuje, że te rzeczy, ta rzeczywistość mogła mieć taki charakter też przygodowy, nie? I wcale nie jest tak, że kino polskie nie może sobie pozwolić na to, żeby tak pokazać tą historię, aczkolwiek ciężar tych walk widzimy, bo to nie jest łatwe zrobić zdjęcia w takim miejscu. No właśnie, doświadczony reżyser, jeśli chodzi o tego typu kino, bo już wspomniałem Łukaszewicza, czy to jest taki nieco inne obrazowanie niż to, co pokazywał chociażby w Karbali, czy to jest rzeczywiście, idzie dalej tym tropem takiego warsztatu swojego? Nie, tutaj ewidentnie jest to kino, które ma zachęcić młodych ludzi, ma zachęcić też do może takich ciekawych innych lekcji historii. Myślę, że seanse grupowe jak najbardziej są tutaj odpowiednie do tego, żeby się przyjrzeć temu, bo tam mimo wszystko to jest taki moment, w którym możemy zainteresować młodych ludziom historią. Bo jak się pyta teraz siódmoklasistów, ósmoklasistów albo czwartoklasistów nawet, nie, kiedy była II wojna światowa, to czasami padają określenia 400 lat temu, 500 lat temu.
dla nich to jest wciąż coś, oni tego nie przerabiali jeszcze na przykład, nie? Więc tutaj to jest ten moment, żeby wskazać te piękne chwile w historii Polski, nie? Bo łopocąca flaga na wzgórzu Monte Cassino, to jest coś pięknego. Tak, i to nie jest to tylko jakby obrazek, jak to się mówi, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jako obrazek typowo amerykański, gdzie na każdym amerykańskim filmie widzimy łopoczącą się flagę, prawda, począwszy od II wojny po współczesne kino amerykańskie. My mamy teraz takie kino, które gdzieś tam się pojawia, które nas tą historią w inny sposób interesuje, bo mieliśmy Kosa niedawno, czyli, tak, czyli Kościuszka. Mieliśmy Pileckiego, mieliśmy te wszystkie próby, które się pojawiały, pokazania tych elementów historycznych, których nie... Może nie było i nie można było pokazywać w minionym ustroju, bo mieliśmy czterech pancernych, mieliśmy różne inne rzeczy parahistoryczne, ale nawet sami swój początek, który się pojawia, to dlaczego reżyser mógł to zrobić teraz? Dlatego, że w tamtych czasach o pewnych sprawach nie można było mówić. Dzisiaj można mówić o pewnych sprawach wprost, nie trzeba udawać, że tego świata zachodniego nie było i tych sukcesów polskiej armii nie było. Być może za mojej młodości za mało mówiono właśnie o Monte Cassino, za mało mówiono o tym, co się działo na tym froncie zachodnim. Nie? Możemy być zadowoleni z postaci aktorskich, bo już o nich wspomniałeś. Czy rzeczywiście jest to obraz też, który... Bo ja wracam też do tego, że miałeś możliwość obejrzenia tego, tak jak już sam wspomniałeś, seansu grupowego, jako z innym pokoleniem. To czy to jest rzeczywiście coś, co może chwycić młodego człowieka? Tak, to jest coś, co może chwycić młodego człowieka i coś, co może go zainteresować, pchnąć w jakimś kierunku. Zawsze wiadomo, że można się doszukać jakichś pewnych niedoskonałości, bo nie jest to Duna. Nie jest to film, który jest perfekcyjnie zrobiony na modłę amerykańską, ale myślę, że on jest zwarty, dynamiczny i to jest też ważne bardzo, nie? Że to jest takie kino, które młodego widza wciągnie i da mu parę takich impulsów do działania. Jest dużo też, z tego co pamiętam, dystrybutor ma dużo materiałów edukacyjnych też, ale one nie są też takie banalne, więc myślę, że można fajnie sobie skorzystać z tych podcastów, które powstają wokół tego filmu, bo to jest ważne. No, tak jak wspomniałem, super też obsada aktorska, co też nam daje poczucie pewnego profesjonalizmu, bo jednak ci nasi wielcy aktorzy potrafią się wcielić w te role w sposób niebanalny. Drodzy Państwo, no to my teraz zachęcamy Państwa do tego, by nastawili Państwo ucha, jak to się mówi, dlatego że czeka Państwa pytanie konkursowe dotyczące tego filmu, ale o tym już sam Rafał. No tak, myślę, że pytanie konkursowe będzie trochę wymagało poszperania. Jak nazywała się filmowa dwójka bohaterów, którzy są odgrywani przez Nikolasa Przygodę i Magdalenę Żak? To taka para nasza, która najmłodsza, która wciąga nas w tą historię filmową. Czyli myślę, że pytanie jest jasne. Imiona. Nie jest trudne, więc poszperają Państwo trochę i na pewno wyszukają odpowiedzi, przesyłając je pod ten oto adres, czyli czasnaseans@czasnaopole.pl. Zapraszamy jak zwykle. Dwie pierwsze osoby podające prawidłowe odpowiedzi zostaną uhonorowane nagrodami od sieci kin Helios. Do tego zapraszamy. I kończąc nasz wątek, tego, od czego zaczęliśmy, od tej historii XX wieku, pokazywanej ostatnio w polskich kinach. No właśnie, zastanawiam się, czy reżyserzy pokuszą się znowu, bo ostatnie te filmy takie wielkie, czyli Potop Hoffmana, doczekał się tylko rekonstrukcji. Natomiast zastanawiam się, no bo parę filmów było klapą, no niestety, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o widowiskowość kina. Czy my teraz sięgniemy, nie mówię o Kosie oczywiście, o którym wspomniałeś, prawda, ale to nie było takie widowisko. Czy my jako polskie kino sięgniemy znowu po te wielkie obrazy takie batalistyczne i jeszcze tą głębszą historię? Myślę, że tutaj może nam przyjść sukurs sztuczna inteligencja, różne efekty techniczne, bo przypomnę, że w tych wszystkich filmach, o których wspomniałeś, to Armia Czerwona dostarczała tych statystów, czyli Armia Radziecka dostarczała tych statystów do tych wszystkich wielkich formatowych zdjęć, ale widzę też dobrą tendencję, że my zaczynamy tą historię trochę inaczej odgrywać, zaczynamy wyszukiwać ją, kontrastować ze współczesnością. I to nie chodzi o strefę interesów na przykład tylko, ale na przykład Król, serial na bazie Szczepana Twardocha, gdzie też jak gdyby dotykamy postaci historycznych, konkretnych w ich życiu, bo myślę, że to jest ważne, że my tak nie możemy
tych bohaterów naszych gloryfikować, bo każdy z tych bohaterów to taki święty nie był. Odcienie jakbyśmy chcieli zrobić, chcielibyśmy zrobić film o żołnierzach z Westerplatte, to nie byli panowie poeci, którzy prosto do nieba czwórkami szli, tylko to byli prości chłopcy, którzy dawali się wszystko. I myślę, że tak samo jak w filmie o piłkarzach nie należy robić tego filmu pokazując ich jako bogów, tylko troszeczkę, że tak powiem, trzeba ich pokazać naturę, poczucie humoru i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że te filmy historyczne idące w tą stronę, pokazujące nam tą, skąd ten bohater wychodzi, a przy okazji pokazujące wielkie postacie historyczne, przypominające wielkie wydarzenia, bo to jest dobry kierunek, zdecydowanie tak. W każdym razie zapraszamy Państwa na film, który jest już na ekranach kin. Mowa oczywiście o Czerwonych Makach, a my spotykamy się, już chciałoby się powiedzieć, za miesiąc, bo w kwietniu na kolejnym naszym spotkaniu i ponownie zapraszam Państwa na ten duet, który dzisiaj się z Państwem żegna. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.